Z nami Mateusz Rzadkosz, kilka chwil po wygranej walce i zdobycia pasa międzynarodowego mistrza Polski. Mateusz, na początku gratulacje. Powiedz, jak wyglądał plan taktyczny na dzisiejszy pojedynek? Dziękuję za gratulacje, witam wszystkich serdecznie. Plan był dosyć prosty, ponieważ rekord sam mówił za siebie. Wiadomo, że on nie boksował z jakimiś mega kozakami, boksował z jednym bardzo solidnym amatorem, chyba dwukrotnym mistrzem Europy, zawodnikiem WSB, olimpijczykiem i posadził go na deski. Oglądałem tą walkę, analizowałem i widziałem, że po uderzeniu tam było trochę paniki. To był bodajże chyba u Chorwata w boksowaniu, dlatego wiedzieliśmy, że będzie prawa ręka mocna i tutaj podstawa był lewy prosty i poruszanie się prawo-lewo, zmienne ciosy, żeby uderzać dużo kontrujących podbródków, ale nie wszystko na siłę, bo bym się wystrzelał. I Bogu dziękować. Taktyka, pytam trenera zaraz po walce, mówię, trenerze, czy trener zadowolony? W 100%. Także jestem bardzo szczęśliwy, bo takie było moje założenie. Jeżeli ja mam coś w boksie osiągnąć, mam się rozwijać, ja szanuję każdego mojego rywala, ale to też nie był taki rywal, żebyśmy tutaj mogli siać wielką panikę, tak? Ja miałem wykonać plan taktyczny, mówię, jeśli mam być w boksie, mam być dobrym sportowcem, to muszę zrobić to, co trener każe. Zrobiłem, Bogu dziękować, odpoczywamy i do roboty. Dokładnie. Pierwsza runda, było widać, że taki wyszedłeś spięty. Potem runda piąta, było widać, że pierwszy knockdown zafundowałeś rywalowi, tak? Potem szósta runda, tam weszedł taki cios podbródkowy, tak na koniec szóstej rundy. Powiedz mi, czułeś, że ta walka jest pod twoje dyktando? Czułem, że jest pod moje dyktando, jeżeli wykonuję to, co mówi trener. Natomiast czułem, że jeżeli jestem blisko, to bardzo szybko obniżam pozycję i klinczuję. Było bardzo dużo klinczy. I pytałem nawet w narożniku trenera, czy nie będzie jakiegoś upomnienia ze strony sędziego. Trener powiedział, jeżeli sędzia ci nie przerywa i nie upomina jasno, że klinczujesz, możesz klinczować. Czyli kiedy czułem zagrożenie, że bije cepami, od razu klincz, starałem się go obracać w liny. Co do spięcia w pierwszej rundzie, panowie, od trzech dni, jak wiedziałem, że walczę o ten pas, wiecie, co mnie najbardziej przerażało w tej walce? Nie rywal, nie publika. Nie pas, nie nic, tylko to, że mi będą hymn Polski grać. Ja mam, jak mi grają hymn, jak słyszę Mazurka Dąbrowskiego, to ja normalnie nie wiem, co się ze mną dzieje. Zagrali mi tutaj hymn i pierwsza runda w ogóle wyłączona z życia, nie pamiętam. A później już wiadomo, w ramach boksu, w ramach tego, że wszystko się działo tu i teraz, szybko doszedłem do siebie, zacząłem wykonywać plan taktyczny, taki jaki założył trener Wilczewski-Winiarski. Poczułeś któryś cios taki mocniejszy, że mógł ci zagrozić? Czułem, że każdy cios z prawej ręki wbity przede wszystkim w pierwszej fazie walki, bo do piątej rundy nie wchodziłem w wymianę dużą, bo był szybki, był dynamiczny i prawa ręka gdzieś mnie tam trafił, to normalnie miałem prąd na głowie. Nie byłem zamroczony, kontrolowałem przebieg walki, ale musiałem uważać cały czas, bo naprawdę tam była bardzo duża siła. Od piątej rundy już chciałem troszkę wejść w cios, bo on się otwierał przy zadawaniu dłuższych kombinacji. Wejść w cios, ale już też nie było takiej siły w tych ciosach, więc mogłem gdzieś przyjąć, gdzieś tam przyjąłem parę ciosów, bo czuję, widać też trochę jestem gdzieś z której strony chyba obtuczony. Ale taki jest boks. Boks to twarda dyscyplina, jestem góralem. Walczyłem w rękawicach Tomasza Adamka, wysłałem mu z szatni na Instagramie, napisałem mu, mistrzu, walczę w twoich rękawicach, wstydu nie może być. Odpisał mi, z Bogiem idź, także wstydu dla górali nie może być i dla polskiego boksu, bo dzisiaj kolejny sukces dla polskiego boksu. Jestem zadowolony. Wiadomo, każda walka to wiadomo, cenne doświadczenie, które się nie da kupić na bazarze. Powiedz mi, co wyniosłeś z tej walki dobrego, pozytywnego? To, co jest dla mnie jedną z najistotniejszych rzeczy w pięściarstwie, czyli mój dialog z trenerem w narożniku. I to było dla mnie najważniejsze, żebym siadając do narożnika czuł się swobodnie i te wskazówki, które mówił trener Wilczewski i trener Winiarski, bo już jestem wyczulony na te dwa głosy, żeby to było przerabiane. Siadałem po każdej rundzie, było dobrze, ale wnosili coś nowego, starałem się to robić. To jest dla mnie, panowie, najważniejsze. Jeżeli ja pod presją z rywalem, który ma naprawdę mocne kopyto, potrafię słuchać narożnika, nie ma tam paniki, z tego jestem najbardziej zadowolony z dzisiejszego pojedynku. Powiedz nam, jakie plany na przyszłość? Dzisiaj co, lekkie świętowanie, zostajesz dalej w lekkim treningu, czekasz na telefon od Mariusza Grabowskiego, czy się szykuje dłuższa przerwa? Dzisiaj to tak, są moi rodzice, którym bardzo dziękuję. Jest mój brat Paweł, jest moja dziewczyna Iza, są jej rodzice i jej cała rodzina. Dlatego dzisiaj świętuję z nimi. Pan Bóg mi życie poukładał, bo jeszcze 15 miesięcy temu, jak sobie przed walką przypomnę, to praktycznie nie wstawałem z łóżka rano bez setki jakiegoś dobrego trunku. Trochę problemów w życiu było, dzięki Bogu wszystko się udało. Dzisiaj mam wspaniałą, żyję w rodzinie wspaniale, mamy jakiś świetny kontakt, mam wspaniałą dziewczynę. Także spędzam z nimi czas, nie myślę w ogóle o boksie.
Pan Mariusz się do mnie uśmiechnął po walce, uścisnął mi rękę. To jest dla mnie najważniejsze. Nie muszę się o nic martwić. Popatrzcie, mam 8 walk, jak pan Mariusz prowadzi moją karierę. Dajcie chociaż jedno zastrzeżenie. Cofnijmy się wstecz, gdzie były walki robione 27-0. Chłopaki rekord porobiony, nie boksowali z nikim poważnym. My dzisiaj boksujemy, z każdej walki się weryfikujemy, dlatego ja nie mogę tutaj dyskutować. To nie jest moja broszka. Ufam panu Mariuszowi Grabowskiemu. Dał mi walkę o pas. Jestem przeszczęśliwy, naprawdę. Dziękuję mu też za to. A powiedz nam, czy masz kogoś na tapecie, z kim byś chciał zaboksować? Ernest, przyjacielu mój, nigdy w życiu nikogo nie wyzwę do pojedynku. Ja szanuję każdego sportowca. Ja nie chcę robić wokół siebie otoczki szumu. Ostatnio się pojawiło taka na temat mojej walki z Mateuszem Trycem. Bardzo często środowisko medialne chce, abyś to my zawodnicy trochę nakręcili tą atmosferę. Nigdy nie mów nigdy, ale ja będę starał się nigdy nikogo do ringu nie wywoływać, bo to niczemu nie służy. Ja mam promotora pana Mariusza Grabowskiego, on decyduje o moich walkach. Jeżeli przyjdzie propozycja, zapytam: panie Mariuszu, co robimy? Walczymy? Walczymy, nie ma problemu. Ja nie będę nigdy nikogo nie wyzywał do ringu, niech każdy się rozwija, każdy trenuje. Mamy w Polsce wielu wspaniałych pięściarzy, też nie musimy się wybijać na własnym podwórku, niech każdy idzie po europejskie, po światowe trofea w boksie. Dziękuję za rozmowę. Gratulacje jeszcze raz za zdobyty pas i czekamy na kolejne dobre pojedynki. Ja wam dziękuję bardzo, a korzystając z okazji chciałem podziękować Willa i Stacja Narciarska Ustęni, którzy wspierają mnie tak naprawdę odkąd zobaczyłem światło dzienne. Rodzinnie i biznesowo mnie wspierają bardzo mocno do każdej walki. Józef Furczoń, lekosmetik.pl, Centrum Lok. Dziękuję mu, współpraca długa. Bardzo mi pomaga w sferach finansowych i doszedł nowy partner. Medical Clinic Podhale, olbrzymia klinika na Podhalu. Bardzo im dziękuję za wsparcie. Mam profesjonalny zespół, zaufany zespół, wspaniałych trenerów, trener Wilczewski, trener Winiarski, którzy nieraz po tyłku ode mnie strasznie dostali, dzisiaj stoją za mną murem. Także wszystkim bardzo dziękuję. Powolutku, małymi krokami do przodu i do celu. Tak jest, EBU, tak? To mi się marzy. Cel EBU.